No hej, podczas tego deszczowego jesiennego dnia odwiedzimy pałac, który kiedyś był prawdziwą perłą architektury i ambasadą sztuki. Pałac otoczony jest dębami mającymi od 200 do 350 lat. Część z nich obumarła, zaatakowana przez chronionego kozioroga dębosza żerującego tylko na starych dębach. Przypałacowy park ma prawie 40 hektarów i znajdują się w nim dwa stawy o powierzchni 8 hektarów. Teraz ciut historii. Ziemię wokół Trzcinicy pod koniec XVIII wieku zakupił hrabia Gustaw von Rodyl. Po roku 1804 jego syn Erdmann Gustaw polecił przebudować dworek prawdopodobnie według planów Christiana Schulze. W roku 1842 posiadłość zakupił hrabia Karol Purtale, po czym wraz z przyległymi gruntami o łącznej powierzchni 2200 hektarów przekształcił w ordynację rodową, tak zwaną Fideikommiss, rządzącą się własnymi prawami i podległą bezpośrednio cesarzowi. Pozostałości elewacji zachowano sztukaterią przedstawiającego pelikana, który był motywem herbowym rodu Purtales. Po śmierci Karla całość odziedziczył hrabia Paul de Purtale, który jednak miał obywatelstwo francuskie, a w niemieckim prawie ordynatem nie mógł być obywatel Francji. W rezultacie pałac wraz z głębowicami za sumę prawie 2 milionów marek przeszedł do rąk Friedricha Purtalesa, który niemieckie obywatelstwo posiadał. Fideikommiss Purtalesów został ostatecznie zniesiony po 1944 roku. Friedrich Purtales wzbogacił pałac o wiele dzieł sztuki, które odziedziczył po ojcu, m.in. renesansowe rzeźby Jacopa Sansovina, który był głównym architektem Wenecji. Brązowe figury Marsa i Neptuna pochodzące z weneckiego pałacu Rezzonico. Dodatkowo alabastrową figurę świętego Hieronima z warsztatu Bartolome Ordoneza, relief przedstawiający Madonnę z dzieciątkiem Donatella Giovanniego da Pisa oraz obrazy dawnych mistrzów włoskich. Część z tej kolekcji zabrał ze sobą do Petersburga, gdzie przebywał jako ambasador Niemiec. Razem z meblami i rzeczami osobistymi było to 16 ciężarówek. Wdowa po Friedrichu, hrabina Gizela Purtales, opuściła pałac tuż przed końcem wojny i zamieszkała w Iwei, gdzie zmarła w 1957 roku.
Pod koniec wojny pałac zdewastowali i splądrowali rosyjscy żołnierze. W ciągu zaledwie paru dni żołnierze zniszczyli większość część porcelany, rzeźby oszpecili, a postacią na portretach poprzekuwali oczy. Podobno pałacowe obrazy tak grubo były pokryte pokostem, że się bardzo dobrze paliły. Kormorany ustrzelone gradem kul sowieckich sołdatów. Na południe od rezydencji znajduje się wspaniała neoromańska kaplica grobowa rodziny von Purtales, zaprojektowana przez znanego wrocławskiego architekta Karla Johanna Ludeckiego i wybudowana w 1862 roku. Na piętrze kaplicy leżą wyjęte i połamane marmurowe płyty nagrobne dawnych właścicieli majątku. Wchodzimy do głównej sali modlitewnej. Zachowały się ornamentalne polichromie oraz malowane cytaty z Pisma Świętego. Przy okazji ciekawostką jest fakt, że właściciele dóbr z rodu von Purtales mieli zasadę wychowywania jednego z dzieci swoich pracowników razem z własnymi. Zasada ta była hołdowana aż do II wojny światowej. Po wojnie majątek przejął PGR Wińsko, który w pałacu stworzył m.in. mieszkania dla swoich pracowników, ale kaplicy nigdy nie remontowano. W 1980 roku wysiedlono stąd ostatnich mieszkańców. Właścicielem zabytku był już wówczas kombinat rolno-przemysłowy Dolbasz.
3 lata później nie odnotowano już nawet unikatowych posadzek zabytku. W krypcie grobowej stoi woda, w której pływają rozbite drewniane trumny i rozrzucone szczątki rodu von Purtals. I to by było na tyle. Widzimy się niedługo. Cześć.